Ahoj, moi kapitanowie, ja jestem Andryman, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim i waszym dzisiaj bohaterem tego odcinka jest kolega Brising RPL z klanu 666. Płynie on na pancerniku rosyjskim o nazwie Lenin 8 tieru. Ten otoż pancernik posiada działa 406 mm, obrażenia jakie zadaje pociskami OB to 5850 z możliwością podpalenia 41%. Pociski przeciwpancerne zadawają obrażenia 13100. Tutaj zasięg tych dział to jest 18,4. Prędkość tego okrętu to jest 28,5 węzła, czyli 201 tysięcy koni mechanicznych. Oczywiście punkty wytrzymałościowe tego pancernika to 63 200. Także moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie, zapraszam do oglądania. Ktoś już przejmuje kapan, gdzieś tu blisko musi być jakiś niszczyciel. Salwa tam weszła w jakiś okręt. Wszystko to znika, jak Fatima. Ja raz jest okręt, teraz go nie ma. Zobaczcie, jest tam 12 km okręt, Richelieu i z lewej strony Gneisenau 13 km. Zobaczcie, piękny tu jest cel. Płynie ładnie boczkiem, ale jeszcze widzę, że to kolega będzie wybierał chyba sobie. Nie, jednak decyduje się na Gneisenaua, jedna salwa, zobaczcie, i... No i takie tam dziubanie po 400 i jeszcze będzie przyjęcie chyba torpedy. No jak jest torpeda, jest zalanie. No zobaczcie, tutaj jest kłopot, troszeczkę kłopot. Ciekawy jestem, kto w tym dymie się tam schował. Czy czasami nie schował się tam, słuchajcie, Neptun. Wydaje mi się, że tam będzie raczej Neptun, ale strzał do Runa. No. Troszeczkę rozrzut na tym Leninie jest. Niby powinno to fajnie tutaj siadać, no ale rzuciło tutaj ten okręt bardzo wysoko. No Lenin tutaj, zobaczcie, już pół HP praktycznie zgubił, bo ma 31 tysięcy z 63. Jest mocno bijany, jego kolega z klanu wycofuje się, płynie w górę mapy. Pozostawia tutaj Brisinga samego sobie, zobaczcie. Jeszcze gdzieś tutaj się Jutland kręci, ale no niestety pod wielkim ostrzałem tutaj Lenin został, no strasznie tu jest obijany z każdej strony. Widzimy Gneisenaua, krążownika, który bardzo mocno podpala Ron. Jest tu też Richelieu, Neptun. Troszeczkę tych okrętów tutaj się znalazło. Jest Ki, pancernik z torpedami japońskimi, bardzo również przyjemny do grania. No, niestety tutaj kolega Lukas potrzebuje wsparcia, prosi o wsparcie. No troszeczkę się dziwię, że on potrzebuje wsparcia, a tutaj niestety Brising jest obijany niesamowicie. No teraz musi tu na cośkolwiek wejść, no zobaczmy, być może to będzie dobre trafienie. No niestety takie skomplikowane te okręty płyną jeszcze z drugich dział. Salwa. Tak jest, i trafił jednak Cytadel za 13 tysięcy, jeszcze 33 pociski w celu. Jest tu ładne trafienie. Natychmiast Run odwraca się i będzie próbował się ewakuować. No zobaczcie, i strzał ponowny. Tymczasem Lenin, zobaczcie, traci tutaj dużo HP. I jest jeszcze Cytadela. I pierwsze zatopienie, bardzo ładnie. I w tej chwili Gneisenau dostaje torpedy. Jutland likwiduje, zobaczcie, tego Gneisenaua. Troszeczkę tutaj się już przeczyściło. Nie będzie to takich bardzo dużego naporu na tego Lenina. Zobaczymy, cóż to dalej będzie.
tutaj jest już Richelieu, 13 km poszło salwa do Richelieu. Miejmy nadzieję, że te pociski jednak tam dadzą ładne obrażenia. No 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy. Piękny strzał, kolega już ma w tej chwili 111,5 tysiąca obrażeń zadanych. Lazio tutaj próbuje za wszelką cenę zadać jakieś uszkodzenia, ponieważ Leninowi zostało tylko pół HP. Została mu jeszcze tylko jedyna naprawka. No to muszę wam powiedzieć, że jesteśmy tutaj troszeczkę pod wielkim obstrzałem. Zobaczcie, po lewej stronie znajduje się Neptun. No i tutaj pociski Lazio. Przebicia na wylot plus penetracja. Płyną tutaj torpedy, ale te torpedy zapewne nie wejdą w Lenina. Neptunek jednak ucieka. Zobaczcie, jakieś torpedy na tą Karolinę tam pędzą. Czyżby Karolina... Tak, Karolina dostała torpedami i... Ach, tu w międzyczasie kolega Cytadelka, do tego jeszcze wsparcie. Medal ładnie tutaj zrobił, super. Gratuluję koledze Blessingowi ładnego tutaj osiągnięcia. Jakieś wykrycie, jeszcze jest kill. Zobaczcie, Lenin coraz większym tutaj jest obstrzałem. Jeszcze torpedy płyną, na szczęście zgasły. Jednak tutaj, słuchajcie, próbuje za wszelką cenę, widzę, że stara się tutaj obrócić do wypuszczenia torped. Ten pancernik ma torpedy, więc może tutaj zaskoczyć Lenina. Myślę, że kapitan Brysinger.pl wie i zna okręty nieprzyjacielskie, że ten okręt posiada tutaj torpedy i te torpedy mogą w każdej chwili zostać wypuszczone na naszego radzieckiego pancernika Lenina i może zostać tutaj Lenin trafiony. Chyba będzie jednak wypuszczał te torpedy, bo widzę, że już tutaj zawrócił i chowa się czym prędzej za góreczkę. Jakieś pociski gdzieś z oddali lecą, to zapewne ten nieszczęśliwy Neptunek, który gdzieś tam jeszcze zabłądził. Zobaczcie, tutaj my mamy dwa kapy. Nieprzyjacielska flota ma również dwa kapy, prowadzą w punktach. Kolega w tej chwili ma 136 844 zadanych obrażeń, zobaczcie. I oczywiście tutaj ma wsparcie, medal. No zobaczymy, cóż to będzie się tutaj wyprawiało dalej. Lecą torpedy, to tak jak mówiłem właśnie, że torpedy będą na pewno od tego pancernika. Wolne torpedy, zobaczcie. Jednak minimalnie o picie włos, zobaczcie. Kolega tutaj wykręcił, fajnie to zrobił. No zobaczymy, co tu jeszcze, zobaczcie, Akatsuki z drugiej strony, jeżeli wypuści torpedy, no to niestety Lenin będzie musiał zajść już na dno, ale jest on bardzo mocno obstrzeliwany z innych okrętów, widzę tam dodatkowa bije również z Lenina i strzał, zobaczmy, czy trafi w tego gościa, tak jest, trafiony za 7000, jeszcze tutaj dodatkowa bije, lecą pociski i co, ach! Tu Izumo skradł fraga. No jeszcze ten Neptun tutaj, zobaczcie, próbuje jednak się zemścić za to odznaczenie tutaj, które zdobył Lenin. Szybkostrzelny Neptunek ryzykuje bokiem, to słuchajcie, płynąć, bo jednak to jest dla niego cios poniżej pasa, jeżeli dostanie teraz takie ładne uderzenie. Ten Neptun, no zobacz, tak jak mówiłem, zobaczcie, i duży kaliber, tutaj dwie torpedy, jeszcze dostał cytadele, jeszcze dodatkowa jakby tutaj go trachła, no popatrzcie, próbuje się tutaj jeszcze Neptun schować gdzieś tam w dymie, no odbudować się, chociaż słuchajcie, te jego odbudowanie to już jest warte świeczki, no, kolego, trzyma go tutaj na celowniku, no i co się będzie działo? Chybiony strzał. Brysinkę RPL tutaj jednak zdecydował się popłynąć do tego dymu. Nie zapominaj, kolego, że tutaj jeszcze Neptun ma jakieś torpedy, może ci podesłać te torpedy, które mogą być dla ciebie naprawdę... O, poszły jednak torpedy, to co mówiłem, zobaczcie. Jednak kolega miał tutaj nosa, odbijając w drugą stronę, zszedł tutaj z linii płynących torped. Lenin jest jeszcze wyspotowany, więc... Tutaj Neptun nie wie, gdzie tutaj może znajdować się Lenin. Lenin się tutaj skrada, czai.
Lenny, przypominam, został tutaj sam, sam jedyny na tej flance. Jest hydro. Złapany jest tutaj na hydro. Już ten krążownik wie, gdzie pancernik się znajduje. Będzie mógł wysłać następną wioskę torped. Ale Lenny pięknie tutaj zaczyna się obracać. Na wszystkie wieże, żeby w razie wyświetlenia tego krążownika oddać celny strzał i posłać na dno ten Neptun. Wciąż groźny, który w dymie sobie... O, zobaczcie, to co myślałem, że to zrobi. Tak jak mówiłem, wiązka torped poszła. Zobaczcie, jak to mija, to kurczę, niczym kubica pachołki. Ajajaj, jak musło tutaj lakierek i Neptun podbudowany schodzi, chyba tak jest, schodzi na dno. Zobaczcie, dwie cytadele, następne, drugi frag. 188 257 obrażeń zadanych przez kolegę Bersinga RPL z klanu 666. Gratuluję. Ładny damage, panie kapitanie. Jeszcze tutaj jest Lazio i oczywiście Richelieu. Oddanie strzału tam do tego japońskiego pancernika z drugich dział do Ajoły. Trafienie za 5000, zobaczcie, Seattle tu 9,5 km praktycznie jest. No schodzi tutaj Lenny w oczach. Kurczę, pod bardzo dużym tu obstrzałem. Został sam na 4 okręty. Aj, a jeszcze tego Seattle tam palni. No niestety, kurczę, znika. Jeszcze jest tutaj krążownik. Będzie kontował, żeby tylko był piękny strzał. Pali się nam tutaj już. Lenin ugasił się szybciutko. Zobaczcie, tutaj jeszcze dostają inne okręty obrażenia. Ach, tu kurczę, no nieszczęśliwe to było tutaj. Kolega zużył R-kę, ugasił się, a w tej chwili się pali. To już chyba będzie koniec przygody Lenina na tym oceanie. Słuchajcie, jeżeli jeszcze wahacie się, nie, czy kupić tego pancernika, zobaczcie, jaka bitwa wyszła na tym pancerniku. Wydaje mi się, jeszcze zobaczcie, cytadela, ostatni strzał i trzecie zatopienie. Zobaczcie, tutaj są trzy osiągnięcia, 8 cytadel, 3 trafienia, 3 zatopienia. No i słuchajcie, no bardzo fajna tutaj bitwa. 218 274. Naprawdę, naprawdę piękne granie tego kolegi. Gratuluję. Super tutaj wyniku. Brawo, brawo. Jeszcze raz brawo.